już mamy pierwszą rękę podniesioną. Jerzy, dobry, możesz już mówić. No ja z dużym zainteresowaniem wysłuchałem tych dwóch prelekcji, tak jak szczególnie przy propozycja pana profesora z tym CERN-em, to panie profesorze, wydaje mi się, że bardzo dobrze, że to jest www, a nie na przykład TAS, kropka, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Czyli Telegrafowe Agentstwo Sowieckiego Sojuza, to by dopiero byłoby śmiechu na świecie. Jerzy, przepraszam, zrobiłam cię panelistą, więc możesz włączyć swoją kamerę i będzie cię widać. Więc pozdrowienia dla wszystkich, Gliwice pozdrawiają wszystkich, proszę państwa, słuchaczy klubu. Ja takie może dorzucę tylko kilka uwag odnośnie prapoczątków internetu, ale w Polsce, popierając pogląd pana profesora Meissnera. Mianowicie ja wiem, że się być może informatycy, w szczególności w PTI obrażą, ale internet polski przyprowadzili, wprowadzili i przynieśli fizycy i astronomowie. To co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ja ubolewam nad tym, że na liście nie znalazłem Maćka Kozłowskiego. Chyba do niego nie dotarła informacja, ale odsyłam wszystkich słuchaczy i widzów do naszego portalu Historia Informatyki, gdzie jest bardzo skromny dział internet, historia internetu. Mianowicie tam Maciek Kozłowski przekazał swoje potężne prezentacje stworzone z okazji dziesięciolecia prowadzenia internetu w Polsce, wysłania pierwszego maila, a potem piętnastolecia. To jest praktycznie po 100 slajdów i nikt nie jest w stanie przebić na razie tego dokonania Maćka Kozłowskiego, byłego dyrektora NASK-u, jeżeli ktoś tego nie wie. Także ja nie chciałbym się, proszę państwa, tutaj powtarzać odnośnie tych spraw, natomiast nasz skromny udział był taki, że w 2013 roku zrobiliśmy konferencję pod właśnie auspicjami głównie Macieja Kozłowskiego i niedziejącego Tadka Rogowskiego na temat historii internetu w Polsce. Ja nie wiem, dlaczego ja nie wprowadziłem prezentacji z tej konferencji do naszego archiwum. Zorientowałem się dopiero wczoraj, że tego nie ma, ale dokumentów jest 3000, więc mam prawo już nie wiedzieć. Zobowiązuję się przed obecnymi, że w czynie trzeciomajowym, żeby nie mylić z pierwszomajowym, uzupełnię to, powiedzmy, tę prezentację sprzed 7 lat. Także będzie jakiś kawałek historii polskiego internetu zachowany. O historii internetu, proszę państwa, pamiętają, bo na przykład fizycy oczywiście pamiętają, bo ja ściągnąłem z ich strony, z Wydziału Fizyki UW. Z 2016 roku była feta 25-lecie. No niestety bez informatyków. Ubolewam, że tu nie ma żadnych kontaktów na tym odcinku. Może pan profesor Meissner powoduje, że te kontakty się zadzierzgną bardziej, ale w każdym bądź razie tam była tego typu impreza w 2016 roku. Myśmy to robili w 2013 roku, a odwołując się jeszcze do naszej imprezy, ja przywołam tylko jedną wypowiedź, którą wspólnie wygłosili koledzy Krzysztof Heller z Krakowa i Rafał Pietrak, znane nazwisko Rafała Pietraka. Jest ta prezentacja, będzie zamieszczona i Krzysiek między innymi w drugim slajdzie komunikuje, uwaga, nie jest możliwe, aby przedstawić historię polskiego internetu w ramach półgodzinnej prezentacji. Więc on, przepraszam tych wszystkich, których inwencja, trud i osiągnięcia nie zostaną tutaj należycie uhonorowane. Proszę, no to jest prawda, no nie da się przedstawić w ciągu 3 minut czy 2 minut. W związku z czym ja zapraszam, jak dobrze pójdzie, od 1 maja, a potem i dobitnie 3 maja, na obejrzenie dorobku polskiego internetu. Natomiast nawiązując jeszcze tylko na krótko, zaraz się wyłączam, do wypowiedzi Jarka Demineta. Jarek bardzo chyba słusznie pominął kwestię infostrady. Więc ja, proszę państwa, chciałem od razu zdementować. Pan profesor Kisielnicki jest na liście słuchaczy, też nie słyszy. Nic takiego w Polsce nie powstało.
to była prosta sieć teleksowa łącząca Gdańsk, jeżeli w ogóle ona powstała, bo mi się nie udało doczytać ani do znaleźć materiału na ten temat dokładnych, łącząca Gdańsk, Warszawę i Katowice. To wszystko, natomiast termin jest bardzo chwytliwy. Ja jak podważam sens neostrady, to jestem, infostrady, przepraszam, infostrady, to jestem na Facebooku natychmiast zapiętnowany z za wielkiej wody, więc wolę się już więcej nie odzywać, nie wychylać w tym temacie. Ale z góry mówię, proszę Państwa, Al Gore nie skopiował rozwiązania z Polski, powiedzmy sobie to otwarcie, możemy tak uważać lub nie, ale nie wierzcie w takie, w tego typu określenia. Al Gore wymyślił to sam, jak pan profesor zauważył, Amerykanie wymyślają wszystko z wyjątkiem www, prawda? Dziękuję na razie za uwagę, mogę coś tam się jeszcze włączyć, jak będzie potrzeba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest pytanie na czacie, nie wiem Jarku, czy ty widzisz, pytanie do pana Jarosława. W latach 70-tych, 80-tych, gdy TCP/IP powstało i rosło w sile równolegle w ISO wraz z E2T, opracowano model i zbiór protokołów OSI, które były być, miało być tym prawdziwym internetem zrobionym zgodnie ze sztuką. Dzisiaj już wiemy, że świat poszedł w inną stronę, to poszło nie tak. Czy było wtedy już jakaś niechęć środowiska naukowego w USA do OSI? Nie, to znaczy to było tak, że no, to jest właśnie to zresztą to samo, co pan profesor mówił. To, co jak gdyby trochę, no ja chciałem to przemycić, ale oczywiście czasu było mało, więc pewnie nie potrafiłem tego odpowiednio dobrze zaakcentować. ARPANET, internet, później www, to były produkty, które powstały do czegoś zupełnie innego i one po prostu okazały się genialnie dostosowane do potrzeb. One nie były zaprojektowane do tego. Projektanci ARPANETu w życiu nie sądzili, że ta sieć będzie tak duża. Znaczy w oryginalnym ARPANECie pole na numer IMPA, a może nie nawet, no tak, nie, na numer hosta nawet, czyli nie na IMPA, tylko na hosta, miało 6 bitów. To znaczy zakładano, że będzie do 64 komputerów włączonych do sieci. No potem to poszerzono, ale takie było założenie początkowe. Więc w czasie, kiedy ta sieć powstawała, nikt w ogóle nie sądził, że będzie tyle sieci. No to wiadomo, teraz jest problem z numeracją IP. No, jak powstawał protokół IP, wydawało się, że 32 bity na adres to jest w ogóle kosmos. No, kto kiedy podłączy 4 miliardy urządzeń? No przecież to jest więcej niż ludzi na Ziemi. No, po co? Tak? No www, tu pan profesor opowiadał, ja z kolei słyszałem taką opowiastkę od znajomych fizyków, że tak naprawdę chodziło też o pracę na importowanych jądrach. To znaczy, że fizycy wysyłają sobie zdjęcia zrobione na różnych tam akceleratorach i że to są jakieś gigantyczne gigabajty tych zdjęć, no i sobie pobierali przez www. I ta sieć została uruchomiona, znaczy najpierw w ogóle ARPANET na innym protokole, potem TCP/IP, została uruchomiona dla tych ludzi, którzy chcieli z tego korzystać, dla instytucji, które chciały z tego korzystać. Bo było potrzebne i bo zostało zrobione. Równocześnie rzeczywiście cały czas biegł proces standaryzacji, tylko że proces standaryzacji jest dramatycznie wolny. Z chwilą, kiedy OSI było już, ten stos był z grubsza gotowy, no to TCP/IP już istniało. I nawet w Stanach w pewnej chwili, chyba wręcz Ministerstwo Obrony stwierdziło, że dobrze, to oni od dzisiaj będą korzystać z sieci OSI. No tylko, że wtedy już było ileś set węzłów i ileś tysięcy komputerów podłączonych przez TCP i użytkownicy wzruszyli ramionami i powiedzieli, dobra, róbcie sobie, a my będziemy robić po swojemu. W
Polsce przecież też była sieć X25, było kilka sieci X25 opartych na OSI, tylko że po prostu nikt z nich nie chciał korzystać, a obok powstawała sieć TCP/IP między uczelniami po prostu. No, powstawała i te węzły były. Ja tu zostało wspomniane, że pracowałem w Kancelarii Senatu. Mieliśmy ambitny projekt połączenia biur senatorskich z Warszawą. W niektórych przypadkach było trudno, bo była tylko para przewodów poprowadzonych na słupach, no i niestety tam się nie dawało. Ale był taki pomysł, żeby skorzystać z sieci kolejowej, tak zwanego kolpaku, czyli z sieci X25. Nawet przez jakiś czas jakieś tam węzły były połączone przez jakieś tam bramki. A to było strasznie niewygodne. A w międzyczasie NASK wybudował sieć TCP/IP i można się było do niej podpiąć. No, po czym się okazało, że telekomunikacja uruchomiła łącza w Dzwaniane, w związku z tym w ogóle, znaczy ISO zdechło, bo po prostu to był protokół ciężki. On jest oczywiście bardzo elegancki, bardzo uniwersalny, tylko on jest nadmiernie skomplikowany. Okazuje się, że ludzie nie potrzebują aż takiego skomplikowania i okazało się, że TCP/IP po prostu jest lżejszy, wygodniejszy. No, został zainstalowany wielkim atutem było to, że został zainstalowany na Unixach. Powstała wersja na Unixy. W związku z tym łatwo było dowolny Unixowy komputer wpiąć do sieci i TCP/IP działało. Więc no, tak świat się rozwija, no, że nie szuka rozwiązań najlepszych, szuka rozwiązań akceptowalnych dla większości, jak najprostszych. To tyle chyba tylko można na ten temat powiedzieć. Rzeczywiście taki spór był i on po prostu sam się rozwiązał, można powiedzieć. Natomiast jeszcze komentując tutaj to, co pan profesor mówił na temat www, nazwy i tak dalej. No, drugim przykładem kompletnego, można powiedzieć, kompletnej utraty skomercjalizowania pomysłu, to jest właśnie wszystko to, co zrobił Xerox w Palo Alto Research Center. Kilka no, takich wynalazków, znaczy Ethernet akurat oni opatentowali i zarówno Park, jak i Metcalf osobiście zarobili na tym kupę pieniędzy. Natomiast inne rzeczy, które tam powstały, czyli właśnie na przykład no, stacja Alto, która była rewelacyjna na owe czasy, chociaż dość droga, i z tego w ogóle nie skorzystali. Znaczy, to było zrobione wyłącznie na wewnętrzne potrzeby projektowe. Nie próbowano nawet tego sprzedawać. To było wykorzystywane u nich plus udostępnili kilku uniwersytetom, między innymi właśnie Carnegie Mellon, Białemu Domowi i komuś jeszcze i tyle. Później próbowali wypuścić jakąś kiepską komercyjną wersję, która się oczywiście nie przyjęła, a tak naprawdę mało kto wie w tej chwili, że to ani Microsoft, ani Apple nie wymyślili metafory okienek, menu i myszy, tylko właśnie Xerox w Palo Alto. To był na owe czasy, proszę mi wierzyć, to była rewelacja. Rewelacja, siadało się przy komputerze, brało się pakiet dyskowy swój własny, brało się dowolny wolny komputer, dowolną stację roboczą, która akurat stała pusta, wkładało się pakiet do tej stacji i można było pisać tekst na zasadzie what you see is what you get, bez żadnych skomplikowanych poleceń edytora i można było, była grafika, no można było we wspaniałe gry, takie strzelanki na kilku komputerach naraz korzystać, była słynna taka gra w labirynt, gdzie się uciekało w labiryncie przed strzelającymi kulami reprezentującymi innych użytkowników. Xerox z tego w ogóle nie skorzystał. No, drukarka laserowa ich rzeczywiście się przybiła, ale to jest kolejny przykład, że sam pomysł no, często nie wystarcza. Oni po prostu nie rozumieli, że do tego należy przyszłość.
Taki mały komentarz. Przez jakiś czas nie rozumiałam, o jakiej firmie mówisz. Dopiero jak powiedziałaś o myszy, ja zrozumiałam, bo na jednej szóstej części kuli ziemskiej to nazywano Xerox. Masz rację, przepraszam. Dla mnie też w pierwszej chwili to było szokiem, że to, co oni mówią, to jest Xerox. Tak, to był Xerox. Xerox Palo Alto Research Center. Tak. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś komentarze, pytania z publiczności? O. Przepraszam, już widzę. Dobry wieczór wszystkim. Widzę, że jestem już włączony. Tak. Czy mam włączyć panu kamerę? Niekoniecznie. Nie będzie mnie widać, bo mam dość ciemno w pokoju. Ja bardzo krótko, taki komentarz wspominkowy też i nie zupełnie dotyczący internetu. Natomiast mało pewnie kto, nie wiem, czy ktokolwiek z państwa wie, że istniało coś takiego jak protoplasta WWW w latach 80. Powstało w Europie, działało w sieci telefonicznej, telekomunikacyjnej. Terminale miały normalną, nie na początek, nienormalną klawiaturę, bo ułożone klawisze były po kolei ABC, a później dopiero się pojawiła normalna klawiatura, no i był monitor znakowy, nie graficzny. Był to produkt France Telecom. Francuski. I wiele takich usług, najpierw zabawkowych, później publicznych, wreszcie komercyjnych, powstało w latach 80. Natomiast w drugiej połowie lat 90., jak WWW się skomercjalizował, rozszerzał się po świecie, te wszystkie usługi Minitela przeniesiono do WWW. Ale przez ponad 10 lat ta sieć funkcjonowała, no niestety tylko na rynku francuskim, ale była fantastyczna. No i to było to, czego w CERT-nie nie zauważono, że ich produkt się doskonale nada do czegoś takiego, co już istnieje, co już działa. Natomiast tą klawiaturą ABC, znaczy w kolejności alfabetycznej ułożenia klawiszy, to historyjka była taka, że jedni mówili, iż był to świadoma decyzja, żeby rozdawać niewygodne terminale za darmo, bo przez rok czasu France Telecom rozdawał te urządzenia za darmo, a później już sprzedawał i te sprzedawane miały klawisze ułożone w normalny sposób i dawało się na tym normalnie pisać. Także to prawdopodobnie był ruch właśnie celowy, żeby zacząć zarabiać na tych terminalach, a nie jak ukłon dla publiki, która nie umie pisać na maszynie, bo przeciętny na gospodyni domowa czy zwykły obywatel nie umie pisać na maszynie do pisania, w związku z czym należy mu dać klawiaturę ułożoną alfabetycznie. Dobra, to tyle ciekawostki. Dziękuję za głos. Ja może skomentuję, jeśli można, skomentuję też, ponieważ kiedyś w Stanach spotkałem człowieka, który zajmował się historią maszyn do pisania. No i spytałem go, skąd taki układ tej maszyny do pisania, jaki jest. On powiedział, że to zrobiono w ten sposób, żeby to było niewygodnie pisać. Dlatego, że maszynistki były radykalnie szybsze, jak już zaczęło być pracowane, były radykalnie szybsze niż łącza. W związku z tym, jak one by pisały ze szybkością taką, do jakiej mogły pisać na początku, to łącza by po prostu cały czas się blokowały, więc zrobiono to niewygodnie. Chodzi o jakieś tam teleksy, czy nie wiem o coś, że zrobiono to niewygodnie, dlatego żeby to za szybkie nie było. Również pierwsze maszyny nie miały tak szybkiej mechaniki, żeby w związku z tym te dwie czy trzy naraz się blokowały. Więc zrobiono to właśnie tak, żeby nie można było łatwo po angielsku pisać, żeby ta szybkość ich nie była zbyt duża. To nie wiem, czy to prawdziwa historia, ale słyszałem to od kogoś, to twierdzisz, że zajmował się długo historią maszyn do pisania i właśnie ta kwerty, ta słynna klawiatura
jest po to, żeby było niewygodnie, a nie po to, żeby było jak najszybciej. Ale to nie wiem, czy to prawda, ale chciałem przy tej okazji właśnie tego komentarza Minitela. Pamiętam te Minitel i pamiętam kupowanie biletów tam akurat z Lyonu do Paryża przez Minitel. To pamiętam rzeczywiście. To ja jeszcze skomentuję o Minitelu. Minitel powstał z bardzo prozaicznego powodu, mianowicie France Telecom na mocy jako monopolistyczny operator był zobowiązany co roku, a nawet chyba częściej wydawać książki telefoniczne i dostarczać za darmo każdemu użytkownikowi. No i to były ogromne koszty. I w związku z tym w pewnej chwili oni doszli do wniosku, że taniej niż co rok czy dwa razy do roku dostarczać książki telefoniczne, to będzie taniej raz dostarczyć każdemu do domu takie proste urządzenie i tam początkowo jedyną funkcją, która była, to była książka telefoniczna. To była po prostu cyfrowa książka telefoniczna. Macie i odwalcie się, nie będziemy więcej nic drukować, a jeśli będziemy, to na niewielką skalę. I z tym wynalazkiem stało się to samo, co z ARPANET-em i paroma innymi. To znaczy, jak już ludzie, programiści, nie tylko, dostali do ręki coś takiego, to zaraz zaczęli wymyślać, a co by tu jeszcze? A dodajmy do tego jeszcze właśnie rezerwacje biletów lotniczych, a może coś jeszcze, a może biletów kolejowych, a informator o kinach i tak dalej, i tak dalej. I to rzeczywiście zaczęło pęcznić, no bo ludzie już to mieli. Chyba na dodatek jakoś tam płacili za łączność, to znaczy podejrzewam, że z książką telefoniczną nie, ale jak coś innego robił, jak pan rezerwował bilet, to pewnie pan płacił jakoś za połączenie. W związku z tym to była fajna, opłacalna impreza. No oczywiście nawet były w 90-tych latach, były próby wprowadzenia Minitela do Polski. To znaczy były firmy, które próbowały... tylko to nie miało sensu, to znaczy Minitel sam w sobie jako sprzęt bez całej tej infrastruktury, bez tego właśnie mechanizmu tych książek telefonicznych i tak dalej, był trochę bez sensu. No a później zaraz pojawiły się już łącza wdzwaniane w tepsie do internetu, pojawiła się www, no i to wszystko zdechło, no bo to właśnie jest kolejny przykład tego, to samo co z ARPANET-em. No, autorzy ARPANET-u myśleli o tym, że to będzie Telnet, FTP, no i może jakiś inny tryb zdalnego dostępu do komputerów. No bo to o to chodziło. Do głowy im nie przyszło, że zaraz będzie poczta, że zaraz będą gry, że zaraz będą newsy, to o czym mówiłem, że z Associated Press będzie w całych Stanach informacja. No i wszystkie dalsze rzeczy, które radośnie informatycy sobie wymyślali. No jak mamy grupę takich doktorantów, którzy siedzą w tych ośrodkach, to wiadomo, że oni prędzej czy później wymyślą 150 różnych zupełnie nowych sposobów na wykorzystanie tej sieci. No i wykorzystywali. No jeszcze tylko wspomnę o pierwszym przypadku znanym łączności komunikacji transoceanicznej z wykorzystaniem ARPANET-u. Mianowicie jeden z autorów był na konferencji w Londynie. Jak wrócił do Stanów, to zorientował się, że zostawił maszynkę do golenia w hotelu w Londynie. No i nie bardzo wiedział, jak ją szybko odzyskać, w związku z tym przez ARPANET skontaktował się, ponieważ konferencja jeszcze trwała i było zestawione łącze ARPANET-owe, więc skontaktował się w prosty sposób jakimś takim telnetem nieco bardziej rozwiniętym z kolegą, który jeszcze był w tym czasie w Londynie, napisał mu, żeby pobrał tę maszynkę. No po chwili dostał potwierdzenie, że tamten jest i to załatwi. No i po kilku dniach odzyskał maszynkę do golenia. To jest pierwszy udokumentowany, jeszcze nie mail, bo to nie było trybem mailowym, ale pierwszy taki udokumentowany komunikat przekazany przez Atlantyk. Dziękuję. Tomku Kulisiewiczu, dałam ci możliwości panelisty, bo obiecujesz pokazać Minitela. Tak jest. To jest terminal z 1987 roku, właśnie terminal Minitela.
On nie był sprzedawany z prostego powodu, takiego jak we wszystkich sieciach telekomunikacyjnych ówczesnej Europy, monopolistów europejskich, ponieważ na urządzeniu z 1987 roku jest tabliczka, że jest on własnością Poczty Francuskiej. I nie można go kupić, można go tylko wynająć u Poczty Francuskiej. Chodził na łączach telefonicznych jako takich. No i tuż przed eksplozją internetu, w 90 mniej więcej roku, we Francji było 9 milionów użytkowników, tych, którzy mieli terminale. Więc rzeczywiście we Francji on spełnił swoją rolę jako taką, no a potem przepadł, jak się rozkręcił. Ale wtedy rzeczywiście to była łączność i to była duma francuska niezwykła, prezydenci się tym chwalili. Natomiast kupować go nie można było go kupić, bo był tak jak telefony. Zresztą jak ktoś popatrzy na starsze telefony, to też ma na nich, że są własnością przedsiębiorstwa państwowego Poczta Telegraf, Poczta Polska Telegraf Telefon i je się dostawało, jak się wystąpiło odpowiednio, a nie kupowało gdziekolwiek. To tyle, dzięki, jeśli chodzi o minutę. Już daję. Nie jestem świecić, nie? Świecić by świecił, jak najbardziej, to bo znaczy, on jest sprawny nie, to... technicznie, tylko po prostu nie ma już protokołu, nie ma go gdzie podłączyć. To ja tylko ad vocem, jeśli można, Masza. Słychać mnie? Tak, słychać cię. Mianowicie ja mam wrażenie tylko do kolegi Nekowskiego, że minitel zaczął powstawać już w latach 70. we Francji. Tomek, popraw mnie z łaski swojej. W 82 roku został udostępniony publicznie. A czyli jednak troszeczkę później. Natomiast ja miałem okazję widzieć, bo były chyba próby, 70. Były próby przeniesienia go również do Niemiec zachodnich oczywiście. Do Irlandii również. Widzieć to w 92 roku w Hagen. Ja w 76 roku na Sikobie paryskim widziałem takie stanowisko doświadczalne Poczty Francuskiej, na której się chwalili eksperymentalnym systemem, ale wtedy jeszcze był na fazie eksperymentu. Marcin Poprzycki, masz już głos. Dzień dobry Państwu, czy nie słychać? Tak. No to tak wszyscy mówimy sobie o tych pozytywnych stronach internetu, to ja, znaczy po pierwsze, olbrzymie podziękowania dla wszystkich kolegów profesora Meissnera, ponieważ jestem jednym z zaciekłych czytelników donosów w czasach, kiedy przebywałem w Stanach, to znaczy od momentu, kiedy dowiedziałem się, gdzieś to był jakiś tam numer chyba 50 czy jakoś tak o donosach, to rzeczywiście codziennie rano sprawdzenie poczty, czy jest nowy numer, a jak były jakieś specjalne wydarzenia, to były czasami i numery jakieś weekendowe, niedzielne, wyborcze tak. I inne takie, więc to po prostu... Słowo z Polski biegło do nas. Tak. Natomiast z takich rzeczy, które ta ciemna strona internetu w tym samym czasie i tu nie wiem, czy ktoś z Państwa spotkał się, w ramach jeszcze Bitnetu zostały stworzone to na Uniwersytecie Bostońskim, bo to chyba było na tym adresie, grupy mailingowe poświęcone historii i kulturze różnych krajów i między innymi istniała taka grupa, która nazywa się Poland L. W Bitnecie się to bardzo łatwo wpisywało, bo nie trzeba było całego adresu zdać, wystarczyło wysyłać maile na Poland L i to był pierwszy piękny przykład wojny polsko-polskiej. Ja uważam, że lista Poland L stanowiła coś, co Stanisław Lem określiłby jako wyszalnia. Jest takie bardzo ładne dla tych, mamy rok lemowski, więc nawiązuje w tym momencie do pojęcia wyszalni. Otóż tam pojawiali się różni psychopaci, którzy po prostu co jakiś czas musieli z siebie wyrzucić zło i były to takie pierwsze polsko-polskie flame warsy na właśnie liście Poland L. Było to naprawdę coś głębokiego. Jeżeli gdzieś są archiwa tego, to naprawdę warto byłoby, żeby ktoś z wiedzą psychologiczną to przejrzał i zobaczył, jakie tam mamy przypadki. To były dosłownie głęboko patologiczne rzeczy. Natomiast rzeczy takich ciekawostkowych z wczesnego internetu, ktoś wspomniał o grach, ale
W czasie, kiedy to był rok już, powiedzmy dosyć późno, bo to był 91 rok, ale moi studenci w centrum komputerowym na monitorach znakowych, żadnych tam takich wymyślonych, grali w Multi-User Dungeons and Dragons. Oni siadali razem w grupie w centrum komputerowym i mówili, że nad innymi zespołami mają przewagę, bo oni nie muszą pisać do tych innych ludzi, żeby ustalić, w jaki sposób oni podejdą tego trolla, albo tego przeciwnika, albo tą wiedźmę, tylko są w stanie komunikować się werbalnie i razem osiągać przewagi w tychże Dungeons and Dragons. Także nie wiem, Jarku, czy ty w czasie, jak byłeś na Carnegie Mellon, też Multi-User Dungeons and Dragons może, ale dla moich studentów, no dwóch z nich nie ukończyło przedmiotu wprowadzenie do programowania w Pascalu, ponieważ zabicie kolejnej wiedźmy i kolejnego mistrza czarnoksiężnika było oczywiście ważniejsze niż programowanie w Pascalu. To tyle tylko, takich moich wspomnień. Nie, ja z Carnegie Mellon wspominam, no tam było już Adventures, ale Adventures to nie jest gra wielostanowiskowa. Natomiast jedyne gry, które były dostępne, znaczy jedyna gra właściwie, która była tam używana, chociaż słyszałem, czy przygotowując się do tego wykładu, znalazłem informację, że gdzie indziej było to już wcześniej też dostępne, ale u nas ten labirynt był, ale labirynt pojawił się dopiero wraz z altami, to znaczy na terminalach znakowych. No jednak to było za wolne i nikt nie grał, chyba nawet w zaciszu pokoju, bo to jednak by się rozniosło i wiedziałbym o tym. No widzisz, a w takim, w Odessie, w Teksasie studenci równo grali znakowe Multi-User. Ale to może było, Marcin, ale to mogło być wcześniej, wiesz co, ja byłem w roku 79, no tak, 80. Tak, tak. To jeszcze nie ta epoka. Nie ta epoka, ale tutaj i był ten mistrz gry, który miał swojego symbolem, był odwrócony do góry nogami krzyż. I to było taki satanistyczny moment też występował w tej grze. Dziękuję. Panie Włodzimierzu, Włodzimierz Adamski, ma pan głos już. Mówimy dużo o internecie. Ja przepracowałem dosyć sporo w Przemyśle. I w Przemyśle, nim powstał internet, też trzeba było sobie radzić z wymianą informacji. No ja pamiętam gdzieś tak między latami 80. a 90. musiałem przekazać dokumentację konstrukcyjną do Stanów Zjednoczonych, prawda? No i jedyna możliwość, jaka wtedy była, to jest komputer modem u mnie i tam w Stanach Zjednoczonych też komputer i modem, prawda? Trzeba było się wydzwonić telefonicznie. No w tych czasach łącza telefoniczne nie były takie dobre, bardzo często się rwało. Ja tylko pamiętam, że mogłem rozpocząć gdzieś tak koło godziny 15, bo wtedy w Stanach Zjednoczonych zaczynali pracę, porozumieć się z gościem, żeby włączył swój komputer, ja włączałem swój i wtedy mogłem mu przesłać ten plik graficzny. Wiem, że to zajmowało, no zajęło mi to parę godzin, a najgorsze to było, jak ten pasek się tak przybliża się do końca i nagle bach, zerwało połączenie i trzeba było znowu się łączyć i od nowa, że tak powiem, łączyć. Także patrząc na dzisiejszy internet i na tą syzyfową, średniowieczną pracę przesyłania tego pliku za daleką wodę i chyba to było pierwsze przesłanie w Polsce dokumentacji, że tak powiem, z Polski do Stanów Zjednoczonych gdzieś daleko. No potem się pojawiły te sieci bitnety, chyba jak dobrze pamiętam, BBS-y, to już było łatwiej, bo ja mogłem sobie coś tam wrzucić i temu komuś powiedzieć i on wtedy mógł sobie, załóżmy, tą dokumentację pobrać. Także te początki internetu w Przemyśle to były dosyć trudne, a poczta, to mój zakład liczył 20 parę tysięcy ludzi. Ja pamiętam, jak główny księgowy, musiałem do niego osobiście pójść, żeby wyraził zgodę, żebym sobie założył pocztę elektroniczną i przy okazji chciałem swojemu koledze założyć, jak się musiałem z nim dyskutować,
bo on twierdził, że jedna to w zupełności wystarczy. A ja mówię, panie księgowy, ale ja uważam, że każdy pracownik umysłowy powinien mieć e-maila i się porozmawiać, że tak powiem, na tym świecie, co niestety nie udało mi się go do tego przekonać. Ale jak sami widzicie, dzisiaj są teraz takie czasy, że każdy pracownik posiada e-maila i nie tylko, prawda, i musi mieć dostęp, także to całkiem inaczej się, że tak powiem, rozwinęło. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma chętnych, to ja jeszcze coś powiem właśnie o poczcie. Poczta na uczelniach była od dnia zero, to znaczy rzeczywiście jak w 79 roku tam się znalazłem, to no to był największy szok cywilizacyjny. Nawet nie to, że można było siadać przy komputerze, kiedy się chciało, że tam dostęp interakcyjny, ale to, że właśnie można było wymieniać sobie informacje przez pocztę. Natomiast to nie znaczy, że poczta była używana gdzie indziej. Jeszcze dobrze w latach 90. nasi moi, no powiedzmy, znajomi czy osoby, z którymi współpracowałem, z instytucji rządowych amerykańskich, nie korzystały z poczty. Jeszcze dobrze w latach 90., ponieważ poczta była uważana za niepewną, niewiarygodną i być może niebezpieczną. W Niemczech, no wówczas jeszcze zachodnich, na początku lat 90. Bundestag powołał całą komisję, która miała przeanalizować, czy w biurach członków parlamentu można instalować, w jaki sposób instalować komputery osobiste, czy je łączyć i czy można tam stosować pocztę. Myśmy właściwie w Kancelarii Senatu, ponieważ myśmy byli prostymi ludźmi i nie wiedzieliśmy o tym, że są takie zagrożenia, to mieliśmy pocztę zainstalowaną bardzo wcześnie, chyba gdzieś w okolicach 92 roku, ale to byliśmy jedną z pierwszych instytucji, to ja nie mówię, że w Polsce, ale w ogóle wśród naszych odpowiedników w krajach zachodnich też mało kto z tego korzystał. W Polsce, nie wiem, to być może najstarsi weterani pamiętają, była też taka koncepcja, żeby poszczególne instytucje nie podłączały się do tej standardowej poczty internetowej, tylko powstała koncepcja tak zwanego PR-u. To miała być Poczta Elektroniczna Administracji Rządowej. Kajetan może to jeszcze pamięta. Miała to być szczególnie chroniona poczta. W każdej instytucji miało być jedno stanowisko, jakiś super wypasiony komputer podłączony do specjalnej sieci, która miała być... Znaczy każdy kabel miał się kończyć w Alejach Ujazdowskich wówczas w Urzędzie Rady Ministrów. Pomieszczenie miało być pod kluczem i tylko upoważnione osoby miały prawo z tej poczty korzystać. I w większości instytucji nawet poinstalowano te komputery, przy czym oczywiście te komputery nigdy nie były używane i bardzo szybko okazało się, że jednak poszczególne instytucje zaczęły korzystać, nie przejmując się niczym, z normalnej poczty, jak tylko za pośrednictwem NASK-u, a potem innych instytucji można się było do porządnego internetu podłączyć. Ale poczta początkowo budziła bardzo duże wątpliwości i opory. Ja nie wiem, czy wy widzicie, ale w czacie idzie taka intensywna wymiana informacjami. Przy Narodowym Spisie Powszechnym w 1978 roku korzystałam z sieci komunikacyjnej do Odry we Wrocławiu z Wałbrzycha, przepraszam, za pomocą konwerterów telegraficznych i teleksów, gdzie wyniki wychodziły na teleksie i na taśmie o 5 rzędach. Taśma z teleksu była potem wczytywana do mery 300, były to przetwarzone tablice NSP. W 80 roku na Merze 100 udało się uruchomić zdalne połączenie z Odrą we Wrocławiu za pomocą emulatora ICL 7020, którego był autorem. To jest wpis od pana Zbigniewa Daleczko. A teraz Tomasz Kulisiewicz. Tekstową grę Moon Landing portowaną na assembler sterownika dyskowego systemu ICL przywiozłem ze szkolenia ICL w 79 roku, co przywożą ludzie ze szkoleń.
I kolejny wpis od pana Daleczko. W GUS z uwagi na awaryjność łączy modemowych wybieraliśmy konwertery telegraficzne, które były niezawodne, o ile pamiętam symbol konwertera TG1. W roku 80 łączność pomiędzy ośrodkami elektronicznymi z odrami a ośrodkami informatycznymi w poszczególnych województwach łączona się za pomocą DZM-KSR. Nie wiem, co to jest, chociaż już wtedy byłam, żyłam. Zapraszam do wypowiedzi Kajetana i mogę nawet zrobić Kajetanie cię panelistę, więc nawet możesz włączyć kamerę. Już to spróbuję zrobić, aczkolwiek nie mam pewności, czy wy mnie w ogóle słyszycie. Słyszymy. Słyszymy. Doskonale. Kamerę się włączyć nie da, ponieważ nie mam takiego przycisku, ale już to robię, bo się pokazał w tym momencie. To jest taka ciekawostka, że to się, to zawsze chwilę musi potrwać, takie włączenie się, a już nie widzicie. Tak jest. Prawdą jest, co mówił Jarek, bo ja administrację śledziłem od lat 90. początku, może nawet końcówka 80., ale sam aktywnie zacząłem korzystać dopiero w latach 90., w pierwszej połowie, 94., 5. i tak dalej. I powiem, bo tu zapewne jest wielu specjalistów, których niejako zawód zmusił do korzystania z rozwiązań, o których dzisiaj rozmawiamy, a mnie do tego zmusił nie zawód, bo ja jestem mechanikiem, tylko zmusiło mnie zainteresowanie, hobby, czyli taka chęć rzucenia się w coś, co jest zupełnie nowe, szczególnie nowe dla ludzi, z którymi musiałem pracować. Ja wtedy pracowałem na uczelni, ale no, nie chcę wątku rozwijać, trafiłem do Urzędu Miasta. I Urząd Miasta to było takie miejsce, które siłą rzeczy musiało się powoli zacząć wdrażać. I pamiętam, że pierwsze szkolenie z wykorzystywania poczty elektronicznej to było takie szkolenie w Warszawie organizowane przez Hewlett-Packarda. Przyjechaliśmy wtedy we dwójkę w delegację do Warszawy z jedną z koleżanek z tego urzędu, która chyba pracowała w kancelarii albo gdzieś tam w tych okolicach, albo w Biurze Rady Miasta, już teraz nie pamiętam. W każdym razie gdzieś tam w tej obsłudze i mieliśmy zobaczyć, czym się to je, jak to wygląda, jak ewentualnie można byłoby wykorzystać pocztę elektroniczną w praktyce urzędu. Zostało postawione jedno jedyne stanowisko w urzędzie, który miał set osób, w którym mieliśmy przygotować się, oswoić, jeżeli się okaże, że jest to przydatne i korzystne, to żeby tą zarazę rozpowszechnić. Co się zresztą stało bardzo szybko, bo udało się zbudować zespół ludzi, pokazać im, jak nam to może ułatwić pracę. Problem był tylko mentalny. Polegał on na tym, że w owym czasie ani przepisy, ani przepisy prawa, mówię o kodeksie postępowania administracyjnego i o przepisach wynikających z ustawy o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach, nie pozwalały wprost wykorzystywać takich środków. Może nie, że nie zakazywały, bo nie można było zakazać czegoś, czego jeszcze nie ma, ale nie ułatwiały. I naszą sprawą było rozbijanie tych mentalnych oporów, pokazywanie, że tutaj są korzyści ekonomiczne, że jest szybkość, która jest też istotna, bo wtedy urzędnik ma więcej czasu na myślenie, jak szybciej zranie go zrobi maszyna. No, krótko mówiąc, to była taka praca u podstaw, która zakończyła się tym, że później staliśmy się jednym z urzędów takich wiodących, byliśmy liderami informatyki i przyjeżdżały do nas wycieczki oglądać, jak to urzędnicy zaczęli wykorzystywać internet w praktyce, jak przekazywali efekty swojej pracy mieszkańcom, co mieszkańcy na tym skorzystali. Dla mnie to były bardzo ciekawe doświadczenia takie socjologiczne, bym powiedział. Już nie chodziło o samą technikę, ale o to, jak ludzie się zmieniają pod wpływem środków, które im ułatwiają życie, jednocześnie stopniowo, krok po kroku w przepisach prawa zaczęły się przemycać różne takie możliwości. No i dzisiaj mogę powiedzieć, że to były najpiękniejsze lata życia. Dziękuję. Dziękuję. Czy była już mowa o sieci FIDO? Myślę, że warto wspomnieć.
To jest od pana Klaudiusza Stańka, pewnie trzeba tak powiedzieć, Staniek. FIDO chyba nikt nie wspominał, nie wiem, czy pamiętacie taki wytwór internetu. Potwierdzam anegdotę z życia przytoczoną przez Jarka. W 80 roku największym naszym problemem z ówczesnej sieci Centralnego Ośrodku Informatyki do drogownictwa było wcinanie się telefonistek z centrali w Koszalinie w modemową transmisję z ASR33 z naszego ośrodka w Kołobrzegu, bo im coś piszczało. Niestety w Koszalinie nie było ACCM i połączenie przez modemy Rafał Milgo z prędkością maksymalną 2400 bodów, realna było nie większe niż 50, było zestawienie ręczne. Wreszcie udało się załatwić telefonicznie, łącznie dzierżawione. Czy mogę prosić o głos? Tak, owszem, już daję. Ma pan głos i nawet może pan włączyć kamerę. Pani Bogdanie Pilawski. O, świetnie. No to ja tak chciałem nawiązać do tego, o czym Włodek Adamski mówił, o tych pierwszych łącznościach. Otóż był to rok 75 albo 76, kiedy u Cegielskiego zainstalowaliśmy ten wielki komputer. No i Cegielski w swojej łaskawości postanowił jeden z terminali ekranowych udostępnić Politechnice Poznańskiej, co dawało jej i dostęp do uruchamiania, jak i wykonywania programów, czyli de facto darmową, dość sporą moc obliczeniową. No, Politechnika wyremontowała w tym celu specjalne pomieszczenie. Powstał rodzaj jakby kaplicy terminalowej co najmniej, która była zamykana na klucz, a klucz do tegoż pomieszczenia mieli tylko wysocy kapłani tej sztuki. Tam żaden student z pewnością się nie dostał. No ale powstał problem, jak to z nami połączyć. Odległość w prostej linii kilku kilometrów. No i Politechnika znalazła studenta wieczorowego, który pracował w telekomunikacji. I on dostał pracę, nie wiem, dyplomową czy magisterską właśnie na ten temat, ale jego głównym zadaniem było zestawić dwie pary linii telefonicznych, które łączyłyby Politechnikę z Cegielskim. No i otóż ten łącznościowiec zanurkował w kanały telekomunikacyjne pod miastem, lutował pracowicie ze sobą odcinki sieci, bo to musiało być łącze stałe, o komutacji nie było mowy. No i takie dwie pary im zrobił, z tym, że jedna z tych par to szła do nas tak, jakby ktoś Warszawę z Wrocławiem połączył przez Gdańsk i Szczecin, a druga gdzieś tam przez Kraków i Katowice. No i okazało się, że potencjometry do regulacji opóźnienia na tej parze, które były w ówczesnych brytyjskich modemach, nie miały takiego zakresu regulacji, żeby te opóźnienia czasowe wyrównać i trzeba było dla nich te modemy specjalnie przerabiać, ale linia ta funkcjonowała. Przeżyła chyba do końca lat 80. i co najmniej kilka doktoratów na tym właśnie terminalu powstało. Dziękuję ślicznie. Nie widzę więcej. Ja tylko powiem jeszcze powiem, że na pierwszym roku. Na pierwszym roku pamiętam, że w elektromontażu twórczej był komputer PDP chyba
To było wielkie, wielkie osiągnięcie, że mnie z kolegą jako studentów fizyki dopuszczano do tego raz na jakiś czas. Więc to było po prostu wielkie przeżycie, że mamy dostęp bezpośrednio do komputera, a nie do tego terminalu, który się łączył z cyfronetem w Świerku. To pamiętam, to PDP, jak podszedłem do tego, to zupełnie jakbym, nie wiem, do Fort Knox wszedł, albo do Biblioteki Watykańskiej, albo do czegoś takiego. Ja jeszcze na ten temat i na temat tych łączy. Jeśli chodzi o PDP, to one się pojawiły w Polsce w liczbie kilku sztuk, dlatego że one miały służyć jako, nie wiem, czy akurat ten, o którym pan profesor mówi. Nie, to był komputer, to nie był ten modemowy PDP 11. Nie, aha, to był ten, no tak, bo, to było, one miały być interfejsem do CDC Cybera. Natomiast jeśli chodzi o te dwa centra z CDC, które było jedno w Warszawie, drugie w Bronowicach, no właściwie w Warszawie obsługiwało, no właściwie one oba obsługiwały całe wszystkie uczelnie z regionu, to one właśnie były też połączone, znaczy terminale były połączone ze Świerkiem liniami dzierżawionymi albo 2400, albo 4800 bitów na sekundę, o ile pamiętam, może ktoś pamięta lepiej. I to były też niesłychanie starannie wybierane łącza. Legendy głosiły, że w Warszawie, tam w tak zwanym Gutmie, czyli na ulicy Barbary, w budynku telekomunikacji, w którym się kończyły wszystkie międzymiastowe zakończenia, to tygodniami wyszukiwano pary przewodów, które by mogły do Świerka prowadzić i które później mogłyby rozprowadzać w Warszawie. I one były też właśnie starannie jakoś lutowane, skręcane. No w każdym razie to były wyjątkowe pary, na których były etykietki, że tego nie ruszać pod żadnym pozorem, nie wolno, bo one są niesłychanie cenne. I one rzeczywiście funkcjonowały do chwili wprowadzenia stanu wojennego. Ponieważ w stanie wojennym okazało się, że to są ostatnie działające połączenia między poszczególnymi wydziałami i były wykorzystywane do wymiany informacji, co się dzieje. Więc w końcu ktoś się zorientował, że to też zagraża bezpieczeństwu Polski i kazał to rozłączyć. No i to rozłączenie było już na wieczność. To znaczy już po stanie wojennym, o ile wiem, nigdy ich nie przywrócono. No faktem jest, że cyber wtedy już też był nie pierwszej świeżości. Ale można było w Świerku liczyć nadal, natomiast już przynajmniej na Wydziale Matematyki ta końcówka nigdy nie została po 13 grudnia uruchomiona. Jeszcze tylko Tomek Kulisiewicz tutaj wspominał o tym, że Minitel był własnością poczty francuskiej. Otóż no, dzisiaj oczywiście AT&T i telefonia amerykańska jest wzorem sprawnego działania. Natomiast w latach 70. to też była skrajnie monopolistyczna i skrajnie skostniała instytucja. W związku z tym był ogromny problem, żeby tam cokolwiek połączyć. Były ogromne ograniczenia, w ogóle tam ARPANET też miał wielkie ograniczenia, mimo że to rządowa instytucja, w korzystaniu z tych łączy, ale na przykład nie wolno było sprzedawać nakładek na słuchawki telefoniczne, takich, które by utrudniały podsłuchiwanie. Któraś z firm chciała sprzedawać takie nakładki na mikrofon. Plastikowe takie nakładki, żeby jak się mówiło, to żeby ten głos się nie roznosił. AT&T uzyskało zakaz sądowy produkcji i sprzedaży tego typu urządzeń, ponieważ to była ingerencja w telefon, w konstrukcję telefonu i w związku z tym to było zabronione. To jeszcze tylko już na koniec naprawdę o jednej, tutaj było mówione o tych sieciach, które były używane w głębokim PRL-u. Ja zetknąłem się w drugiej połowie lat 70. z siecią, którą zbudowały koleje do przekazywania informacji. Była to niesłychanie misterna konstrukcja składająca się z odry centralnej i chyba
tych MER 300 w dyrekcjach okręgowych, no łącze teleksowe, więc to było stosunkowo proste. I tam był niesłychanie misterny mechanizm multipleksowania tych informacji, mianowicie każda z dyrekcji miała swój slot 10-minutowy chyba i wiadomo było, o której godzinie każda z nich może włączyć się do linii, tak żeby uzyskać połączenie i przesłać informacje. No i wolno, bo wolno, ale tam informacje o sieci, o przewozach towarowych były przekazywane i tu w Warszawie na Odrze było to z grubsza sumowane. To wszystko prawda, tylko proszę Państwa, proszę pamiętać, mówimy tu o drugiej połowie lat 70. I to jest okres, kiedy ARPANET miał no, do dużych kilkadziesiąt węzłów łączących komputery na całym terenie kraju. No i to pokazuje trochę po pierwsze dystans i po drugie legendarność tych opowieści o tym, że właściwie to myśmy byli tuż od bycia pierwszymi. Dziękuję. 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 Sprawdzam komentarzy, sprawdzam rączki. Nie wiem, co było bardziej ciekawe, czy dyskusja, czy panel. Bez panelu nie byłoby dyskusji. Też prawda. No. Także panel był rozgrzewającym koncert, a dalej był koncert. Dziękuję ślicznie, bardzo serdecznie, ślicznie to tu nie pasuje, bardzo serdecznie dziękuję panelistom, panie profesorze. Dziękuję bardzo za tą możliwość, dziękuję za to spotkanie. Dziękuję wszystkim występującym. Przepraszam, że będę tak nazywać, ale jesteśmy przyjaciółmi, więc Tomku dziękuję, Kajetanie dziękuję, Jerzy bardzo serdecznie Ci dziękuję za cenne komentarze. Dziękuję Panie Bogdanie i dziękuję Panie Włodzimierzu. Życzę wszystkim dobrego wieczoru, zdrowia i ja wciąż mam nadzieję, że może w tym roku się uda spotkać w realu, żeby już można było normalnie dyskutować. Dziękuję ślicznie, dobrego wieczoru. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.